Wybitnemu kierowcy rajdowemu, kilkakrotnie mistrz Polski i wicemistrz Polski, honorowy ambasador miasta Bochni, panu Michałowi Bębenkowi, za przekazanie przedmiotów na licytację i za wielkie serce, nie tylko dla Madzi. Michał, dziękujemy ci bardzo. Staroście, panu Jackowi Pająkowi, za pomysłowość. Grupie rajdowców bocheńskich, bardzo prosimy przedstawiciela z grupy rajdowców bocheńskich na podium. Bartkowi Trojanowskiemu, który jest z tyłu za mną, możecie go państwo widzieć, za bezpieczeństwo, za pomoc. Dla pozostałych mamy kwiaty wdzięczności, które nigdy nie wiedną. Dla pana prezesa tutejszego hospicjum imienia Edmunda Bojanowskiego, pana Romana Chmielowskiego. Dziękuję Policji Bocheńskiej, szczególnie komendantowi, panu Mariuszowi Dymurze oraz panu Jackowi Sowieckiemu, który zawsze pomaga, jest życzliwy i pełen pomysłów. Straży Pożarnej, panu Mirosławowi Mroczkowi i panu komendantowi Krzysztof Kokoszka. Powiatowemu Szpitalowi w Bochni, pan dyrektor Jarosław Kycia i wicedyrektor pan Bogdan Szumański. Wicewójtowi, panu Stanisławowi Bukowcowi, który zawsze wspiera. Szczególnie chciałabym podziękować pani Halince Mucha ze Stowarzyszenia Civitus Christiana i witam ją bardzo serdecznie. Panią dyrektor z gimnazjum tutejszego, panią Jolantę Kościółek. Pozdrawiam bardzo serdecznie i ciepło. Pana Macieja Piątka z Urzędu Miasta i Łukasza Chojeckiego, który zawsze się włącza, zawsze pomaga nam i jest życzliwy, nieobojętny wobec potrzeb drugiego człowieka. DJ Elso, czyli Kacper Dudzik, który uświetlił dzisiejszą imprezę. Szczególnie chcę podziękować Nie Siemek, kuzynce Madzi. Chciałabym podziękować Studiu Tańca Agata, pani Agacie, mediom, Telewizji Kraków, Gazecie Krakowskiej, tygodnikowi Gość Niedzielny, portalowi KBC24 Bochnia, Moja Bochnia, Radio RDN Małopolska, Pawłowi Michalczewskiemu, Ziemi Bocheńskiej, Kronice Bocheńskiej, wszystkim pozostałym mediom i portalom internetowym. Pani Ali, która dziś migowo pomoże w przekazywaniu informacji. Dziękuję również wszystkim szkołom bocheńskim za pomoc, właścicielom sklepów za zamieszczanie informacyjnych plakatów i za informacje duszpasterskie w parafii świętego Mikołaja, proboszczowi księdzu Infoatowi Zdzisławowi Sadko, parafii świętego Andrzeja Boboli w Gawłowie, dziękujemy proboszczowi Jerzemu Tokarz, parafii świętego Bartłomieja w Łapanowie, księdzu proboszczowi Tadeuszowi Jarzębiak, wszystkim mieszkańcom Bochni i gościom, którzy przybyli dziś dla Maci na tą uroczystość. Zapraszam wszystkich do kwestowania i do podziwiania tych samochodów i wzięcia udziału w dzisiejszej właśnie akcji charytatywnej. Dziękuję. Jeszcze ja bym chciała powiedzieć kilka słów w imieniu całej rodziny i wszystkich i w swoim imieniu. Chciałam bardzo podziękować pani Beacie Druszkowskiej za tą wielką inicjatywę, za ogromne serce, za cały ten trud, tą pracę włożoną, żeby całe to wydarzenie przygotować. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie wójcie, witam serdecznie w królewsko-górniczym mieście Bochnia na płycie rynku. Dzisiaj jesteśmy tutaj, zbieramy pieniądze dla Madzi Adamczyk, która potrzebuje zbierać 300 tysięcy. Panie wójcie, chcę pana zaprosić do poparcia inicjatywy ogólnopolskiej Razem dla Niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo, chętnie będę to czynił i będę popierał. Uważam, że człowiek powinien tego typu szczytne cele popierać, a ja szczególnie powiem tak, że dla mnie to jest w jakimś sensie nawet pasja pomagać drugiemu człowiekowi. Drodzy państwo, Wójt Łapanowa Jan Kulik, 3 kadencje z rzędu kontynuuje politykę. Człowiek o ogromnym sercu, który rozumie problemy osób niepełnosprawnych, kalekich. Od wielu lat wielu osobom stara się pomagać. Dziękuję. Oh,
Tak?
Chcielibyśmy Państwa zaprosić razem z Panem Burmistrzem na licytację przedmiotów przekazanych przez Michała Bębenka oraz Pana Jana Kulika. Mamy wiele ciekawych rzeczy. Zaczniemy od smyczy do komórek. Brzmi interesująco. Platinum Subaru Reality Team. Cena wywoławcza takiej smyczy 20 zł. Będą tutaj cały czas te rzeczy wystawione. Może po kolei przedstawimy, co mamy właśnie tutaj do zaoferowania dla Państwa. Tych, którzy się jeszcze wahają, zapraszamy tutaj do nas, bardzo proszę. Tam w tej mgle trudno dostrzec te szczegóły, które tutaj mamy dla Państwa przygotowane. Zachęcam gorąco. Tak. Pod koszulek moja mama jeździ Platinum. Wydaje mi się, że tu chyba jakiś tatuś powinien mamie zafundować taki podkoszulek. Z podpisem Michała Bębenka. Zachęcamy tutaj. Cena wywoławcza 30 zł. Szczodre serce, otwarta kieszeń, drodzy Państwo. Zawieszki do samochodu z podobizną właśnie repliki samochodu Michała i Grzegorza Bębenka. 10 zł. Tak. Jest 20. Dziękujemy bardzo, to dobry początek. To zapraszamy tutaj, zapraszamy. Mamy puszkę. To chodźcie tutaj, chodźcie, wrzucisz do puszki tutaj, tak. Proszę bardzo i gratuluję Ci. Mamy jeszcze drugą taką zawieszkę, ostatnią. Proszę, gratuluję. Proszę bardzo, widać, że tutaj motoryzacja hitnie, może młode talenty. Plakat od Michała Bębenka z dedykacją dla zwycięzcy licytacji na rzecz Maci. Proszę. Podpis naszego mistrza kierownicy. Zachęcamy gorąco Państwa. Bezcenne, można sobie gdzieś powiesić, pochwalić się przed rodziną. No i być dumnym, że na taki cel zdobyliśmy właśnie taki plakat i pomogliśmy dziewczynce, prawda? A oprócz tego autograf, który może być bezcenny za paręnaście lat. Czy burmistrz może licytować? Może pan burmistrz licytować, panie burmistrz. Ja daję stówę. O, czy ktoś przebije pana burmistrza? To ja daję stówę i licytujemy dalej. Dziękujemy bardzo. Jedyna okazja, żeby mieć plakat. Jest 50, mamy pana. Gratulujemy bardzo serdecznie. To zapraszamy tutaj. O, młodzi fani. Drugi gadżet. To może rozłożymy go.
Gratulacje. Dziękujemy bardzo nabywcy, dziękujemy. Pan Mirek daje 30 zł już. 40 zł, bardzo pięknie. Zaczyna się robić gorąco. Proszę Państwa. 6 tych daje. 60 zł po raz pierwszy. 70 zł po raz pierwszy. Proszę Państwa, czekamy na odpowiedź. Nie można tego tak zostawić, no. 70 zł, proszę Państwa. 80 zł po raz pierwszy. 90 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz pierwszy. Brawo, pierwsza brawo, brawo. Brawo, brawo. Czy ktoś da więcej, czy za 100 zł? To jest M-ka. Rozmiar M-ka. 105 zł po raz pierwszy. 110 mamy. 110 mamy, pięknie. Dziękujemy bardzo. Nareszcie rozgrzaliśmy się trochę. Dziękuję ślicznie, gratuluję. Gratuluję, dziękuję bardzo. Proszę, niech się dobrze nosi. Teraz smycze. Idzie tutaj pan. Mamy kwotę w wysokości 20 zł. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan już nam uciekł. Mamy jeszcze drugą smycz, ostatnią. Proszę, panie burmistrzu. Ciekawa kolorystyka. Fajne napisy. To ja daję dwie dyszki. 20 zł. Czy ktoś chciałby dorzucić 5 zł? 25. 25 zł. Pięknie. 3 dyszki, Piotrusz. To minus 40. 40. 5 dyszek to dla mojej córki. 50 pan Mireczek daje. Czy pan go przebije? Subaru. Piotruś, 6 dyszek. 60. Zawalcz, Piotruś. 60 po raz pierwszy. Po raz drugi. Czy ktoś dołoży piątkę? 60 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Proszę Państwa, mamy do sprzedania jeszcze dwie rzeczy. Do wylicytowania. Bardzo przydatna rzecz teraz, w tym okresie szczególnie. Ale pamiętajcie Państwo, że to chodzi przede wszystkim o to, żeby były pieniążki na leczenie dziecka chorego i w związku z tym myślcie Państwo tymi kategoriami. To nie to, to nie to, że to ładne, że przydatne, że mgła się ściele, ale ten inny impuls trzeba sercu tutaj dać. 20 zł, gratulujemy panu. Proszę bardzo. Puszeczka. I mamy kolejne 20 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Proszę bardzo, gratuluję serdecznie pani. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Albumy, gdzie praktycznie cała historia jest tutaj zamknięta znanego rajdowcy Janusza Kulika, począwszy od szkoły aż do tego dnia feralnego, kiedy zginął. Cena wyławcza 50 zł. Rynkowa jest cena 100 zł, także warto zakupić tutaj ten album. 50 zł od pana Mireczka, po raz pierwszy. Jest co poczytać, jest na czym oko zawiesić. Kawałeczek historii tutaj zamknięty jest. W tym albumie. Czyli po raz pierwszy 60 mamy cenę. Gratuluję. Drodzy Państwo, Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku wiosną gitarzysta, oryginalny autograf plus z tyłu autografy wszystkich kapel, które brały udział w koncercie. Wtedy został wylicytowany, przekazany na fundację. Teraz fundacja dla Madzi. Cena wywoławcza 100. Zapraszam do licytacji. 200. 200. 200 mamy, pani Mielczka. 200. Pani z płyty rynku. 270 po raz pierwszy? 300. Na Owsiaku obrazek został wylicytowany za 380 zł. 350.
350. 400. Jest 400. Jest 500. Kto da więcej? Jeden z najlepszych gitarzystów ściągnął go do Bochni, Piotr Lekki. Drodzy Państwo, full na widowni. Raz już pomógł Owsiakowi i jego dzieciaka. 500 po raz pierwszy. 500 po raz trzeci sprzedane. Kwestia, drodzy Państwo. Pan Piotr już raz pomógł fundacji. To było bodajże w tą sobotę, wczoraj. Panie Piotrze, dziękuję bardzo. Pani Beata Druszkowska znana jest z tego, że ma bardzo wrażliwe serce i to, co się dzisiaj działo na rynku, to jest jej zasługa. Oczywiście należy wspomnieć o udziale pana wójta Jana Kuliga z Łapanowa. Należy wspomnieć o zorganizowaniu całej grupy osób, które dzisiaj pokaz zaprezentowały samochodowy. Natomiast to jest ta osoba, która była tym motorem napędowym i tym pierwszym impulsem, który tą dzisiejszą uroczystość, tą akcję zorganizował. Drodzy Państwo, bez niej by tego po prostu nie było. Natomiast tym, co decyduje o tym, to jest to, co się nosi tutaj po lewej stronie. To, co tak bije z 80 razy na minutę. I ta pani to ma bardzo wyczulone. Bardzo serdecznie dziękuję pani Beato za to, że pani zorganizowała to spotkanie. Mam nadzieję, że takie akcje sprawią, że będziemy coraz lepsi, coraz wrażliwsi i będziemy dostrzegać drugiego człowieka i nie widzieć w nim wroga, tylko tego, który wymaga albo pomocy, albo wsparcia, albo dobrego słowa po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu, naprawdę troszkę się zawstydziłam, nie spodziewałam się takich słów. De facto, proszę państwa, pomysł to jest jedno w tych wszystkich działaniach, gdzie człowiek podejmuje, ale pomocne dłonie i ludzi, których się angażuje, to jest drugie. Ja bez tych ludzi bym nie dała rady. Naprawdę to jest masa ludzi, którzy się za tym kryją, a których tutaj nie widać. Jeszcze raz dla nich wielkie podziękowania. Drodzy Państwo, pod królem Kazimierzem Wielkim stoi człowiek, który jest teraz burmistrzem miasta i kandyduje kolejny raz. Drodzy Państwo, Stefan Kolawiński nie po raz pierwszy angażuje się w tego typu działania. Ja pamiętam go w działaniu dla Justynki, pamiętam go w działaniu z Markiem Piekarczykiem, ambasadorem miasta w oratorium. Ten człowiek ma dobre serce. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie na płycie rynku królewsko-górniczego miasta Bochni. Stefan Kolawiński, obecnie panujący burmistrz, demokratycznie wybrany przez społeczeństwo tego miasta. Panie burmistrzu, chciałem pana zaprosić do poparcia inicjatywy ogólnopolskiej Razem dla Niepełnosprawnych. Z całą szczerością i otwartością mówię, że bardzo chętnie wesprę takie działania. Wydaje się, że problemy dotyczące środowiska osób niepełnosprawnych są nierozwiązywane w należytym tempie, bym powiedział. Problem istnieje, to jest jasne. Ze wstydem muszę powiedzieć, że i w naszym mieście występują te problemy i one na razie nie znajdują przynajmniej dla mnie satysfakcjonującego poziomu, jeśli chodzi o rozwiązanie. Natomiast myślę, że ten najbliższy okres czasu to będzie to, co powinno zafunkcjonować, czyli likwidowanie barier różnego typu dotyczących zarówno osób, które mają problemy z narządem ruchu, z narządem wzroku czy słuchu. Wydaje się, że celowym jest, aby powstała taka polityczna siła, która będzie
znaczący sposób mogła wpływać na to, w jaki sposób widziane są problemy środowiska osób niepełnosprawnych. Panie Burmistrzu, bardzo serdecznie dziękuję za poparcie inicjatywy. Drodzy Państwo, ja osobiście nie zgadzam się z rozwiązaniami, które są teraz stosowane. Dzisiaj jesteśmy na płycie rynku w Królewsko-Górniczym Mieście. Patronat burmistrza miasta i wójta Łapanowa Jana Kulika. Zbieramy pieniążki na chore dziecko, które w tym kraju niestety nie może skorzystać z leczenia. Nie rozumiem tego, nie zgadzam się z tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Just a little bit.